trzy, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy. Targi w ProLight & Sound 2016. Jak co roku gościmy u naszych jakże fantastycznych przyjaciół z Zyklabs. Dzisiaj osobiście sam Zajki przywitał nas kawą i orzeszkami, ale to nie o tym powinniśmy mówić, jeżeli chodzi o portal nagłośnieniowy, a o to, w jaki sposób tak naprawdę powinniśmy przygotowywać się do pracy. To, w jaki sposób niszczy się nasz sprzęt, wiedzą tylko te osoby, które go codziennie podłączają i rozłączają. Ile razy mieliście taką sytuację, że ten przez was podłączany codziennie sprzęt, czy to jakiś, nie wiem, dekoder, sampler, wieloślad, konsoleta dźwiękowa zaniemógł, dlatego że to wasze ukochane złącze, które wpinaliście codziennie, po prostu się zniszczyło. Zyklabs w swojej ofercie ma bardzo dużo produktów, które właśnie wychodzą naprzeciw takim oto sytuacjom. Tutaj z tyłu, po mojej prawej stronie widzimy panel przyłączeniowy do najzwyklejszego na świecie rekordera wielośladowego. I teraz jakże to można po prostu uprościć? Mamy tutaj panel zasilający, mamy wyjścia world clocka, mamy wyjścia remote'u, mamy wejścia MIDI, mamy wszelkiego rodzaju adaty oraz złącza wielopinowe, które po prostu zazwyczaj za pośrednictwem takiego zwykłego złącza po drugiej stronie możemy mieć wyjścia po prostu miotłę taką XLR-ową, która posłuży nam do podłączania. I teraz jaka jest sytuacja? Jeżeli podłączamy to codziennie, docenimy to, że jeżeli cokolwiek by się stało złego, to tutaj tak naprawdę wymieniamy tylko i wyłącznie małe gniazdko, małą wtyczkę. Robimy to prawie że śrubokrętem, bez żadnego problemu, nie musimy rozmontowywać drogiego sprzętu. A co jeżeli to gniazdo uszkodzi się w bardzo drogim sprzęcie, który będziemy musieli gdzieś wysłać? No to już jest większy problem. Co zatem? W Zyklabs mamy różnego rodzaju możliwości. Tu jest obszyty wieloślad, tu jest obszyta konsoleta w bardzo przystępny sposób, dostosowany dokładnie do potrzeb jednego z zespołów, który z tą konsoletą jeździ jako konsoletą monitorową. Co za tym idzie, tak naprawdę zespół ma każdą podpytkę, każdy box, stage box ma dokładnie preferowany do ilości kanałów, która z danego miejsca nam wychodzi, czyli możemy sobie skustomować dokładnie obsługę naszego zespołu, w ten sposób zaoszczędzając miejsce, czas podłączenia, który bardzo często jest uszczuplony poprzez inne zespoły, poprzez organizatorów. Firma Zajkiego również prowadzi tutaj bardzo fajne prace nad różnymi opakowaniami, na przykład na kable skrętkowe, tak żeby nie wyłamywały nam się i żeby na przykład nie niszczyły nam się przy różnego rodzaju pracach scenicznych, żeby nic nie zostało zmiażdżone, uszkodzone. To, co można powiedzieć o tych produktach, to przede wszystkim to, że są niesamowicie fajnie pomyślane. Tak naprawdę tylko u Zajkiego można spotkać podpytkę, która jest od razu opisana, że to jest A, B, C, D, a do tego zobaczcie, tak naprawdę jest totalnie miniaturowa. Rzadko można spotkać ośmiokanałowy box tej wielkości. Sorry. Tak, poleciało, dlatego że jest niesamowicie lekkie. Zazwyczaj wszystkie panele spotykamy, że są wykonane z bardzo ciężkiej, twardej stali. Tutaj jest to bardzo fajne, bardzo lekkie aluminium, dlatego tak naprawdę, no, kiedy nie jest obszyte niczym, to wręcz lata. Oczywiście nie zmniejsza to w żaden sposób jego funkcjonalności i wytrzymałości. Wszystko jest, wszystkie znaczki są niemalowane powierzchniowo, tylko to jest nanoszone, ta farba się rzeczywiście bardzo trudno zdziera. Co? No, można powiedzieć o tym, że chłopcy zjedli zęby na tego rodzaju produkcjach i na tworzeniu tych wszystkich rzeczy. Tym razem ja się skupiłem na wszelkiego rodzaju przyłączach, obszyciach, ale przecież oni robią również świetne case'y, świetne pokrowce, świetne stageboxy, więc tutaj ta firma na pewno jest godna polecenia. Jeżeli macie do obszycia jakiś swój nowy zestaw, kupiliście sobie mikrofon, kupiliście sobie gitarę, kupiliście sobie nagłośnienie, konsoletę, powinniście skorzystać z ich usług, bo naprawdę warto, wykonają wam to w mega profesjonalny sposób i na pewno będziecie przez wiele lat bardzo zadowoleni. Dla portalu nagłośnieniowego z Frankfurtu, Bolesław Scholl.